Steiner, jego synem, czy synem jego brata, prokuratora stalinowskiego, który mordował polskich patriotów w latach 44-56, a następnie zwiał do Szwecji wraz ze Zwolińską, która zwiała do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, no i innymi mordercami. A tu teraz okazuje się, że w PiS-ie też mamy morderców, potomków morderców z tamtego okresu. Wczoraj mówiłem o... no o meczu mówiłem. Miałem nadzieję, że Polska wygra. A się okazało, że przerżli bez walki w uwłaczający sposób 2-1 ze Słowacją. Nie ma nadziei. Ani dla... gospodarczej, ani politycznej, ani jakiejkolwiek innej. Gdy tak, tu przegrają bez walki, tu oddają bez walki, tam jeszcze coś przekręcą, a ty, żeby zarobić parę groszy, chłopie, musisz ciężko pracować. No to mniej więcej opowiedziałem o cukrze, jak poszedł w tym. Aha, w ostatnich latach, teraz powiesił się chyba w 2017 albo w 2019 roku się powiesił profesor Marek Tukendorf z Politechniki Opolskiej, rektor, co go łączy z cukrowniami. Ja łączę tą sytuację. Otóż na Politechnice Opolskiej opracowano całą tą prywatyzację, między innymi Śląskiej Spółki Cukrowej, która została założona w Łosiowie. Profesor Buzek za tym stoi, czyli czyżby był zleceniodawcą.